Lekcja pod tytułem oś liczbowa, część druga. W części pierwszej przypomnieliśmy sobie, co to jest oś liczbowa, co to jest odcinek jednostkowy. No a teraz pamiętasz, że w tej części pierwszej nasza oś liczbowa była ograniczona. To była ograniczona tylko do liczb naturalnych, czyli zaczynała się od zera, później było 1, 2, 3 i tak dalej. To było nam wystarczające na potrzeby młodszych klas w szkole podstawowej. Natomiast obecnie już nasza oś liczbowa zawiera cały zbiór liczb rzeczywistych. Pamiętasz z pierwszej lekcji w tym semestrze, co to jest? Czyli cały zbiór liczb rzeczywistych. Czyli zarówno liczby wymierne, jak i liczby niewymierne. Na oś liczbowej oczywiście zazwyczaj zaznacza się całkowite liczby, czyli minus 8, minus 7 i tak dalej, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, czyli w prawo do plus nieskończoności, w lewo do minus nieskończoności, ale jeżeli trzeba, to można na osi także pozaznaczać ułamki, na przykład o 1, 2, tu możemy zaznaczyć minus 3, 4, jeżeli jest taka potrzeba. Oś jest jednak zazwyczaj budowana tak, jak tu widzimy, że tylko liczby całkowite na początku są zaznaczane. Myślę, że już na etapie tym, którym jesteś, to zaznaczyć jakąś liczbę typu na przykład będzie powiedziane zaznacz na osi liczbę A równą 5 i 1 druga. No to raczej jest żaden problem, czyli zaznaczanie pojedynczej liczby nie jest problemem. Przypomnimy sobie tylko w tym momencie dwie rzeczy, które być może jeszcze nie są takie od razu gotowe w naszej głowie, jak zaznaczać tak zwane przedziały na osi. To też jest przypomnienie dla większości z nas. Na przykład każą nam zaznaczyć liczby większe od 5. No to cóż robimy? Zauważ, że to jest tak zwana ostra nierówność. Tu jest większe, a nie większe równe. Tego nie ma. Tu jest większe od 5. Więc lokalizujemy liczbę 5, rysujemy kółeczko, tylko otwarte, a następnie rysujemy ten przedział w ten sposób. Ukośna kreska i w prawo. I teraz tutaj to wszystko trzeba zamazać. O. I to jest zbiór liczb większych od 5. Ta kreska, to kółko otwarte oznacza, że te liczby nigdy nie są równe 5, że one są większe od 5. Wszystkie większe od 5 na prawo. Przećwiczmy. Liczby większe od minus 3? No to zlokalizujemy sobie minus 3, narysujemy kółeczko i kreseczka ukośna i w prawo. I zamarzymy cały ten obszar. Oczywiście może bardziej dokładnie niż ja, prawda? To są wszystkie liczby większe, mówimy ostro większe, od minus 3. No teraz poćwiczmy dalej te przedziały. A teraz większe bądź równe. To tym razem lokalizujemy o, i zamazujemy pełne, proszę bardzo, pełna taka kropa. I teraz kreska pionowa do góry i w prawo. I zamazujemy. Widzisz różnicę rysowania? Jeżeli jest większe bądź równe, to wtedy jest pełna kropa i pionowa kreska do góry. To nas informuje, że ten zbiór liczb, który zaznaczyliśmy na osi, to jest taki zbiór, do którego ta liczba należy. Liczba 3 należy tutaj do tego zbioru. Pamiętaj, tutaj liczba 5 nie należała, dlatego była otwarta kropa. A tutaj jest pełna kropa i na dodatek pionowa kreska. A tutaj ta kreska była taka ukośna. Poćwiczmy sobie dalej. Większe bądź równe minus 6. Lokalizujemy minus 6, rysujemy pełną kropę, może nie aż taką wielką jak ja, pionowo do góry i w prawo. Ciach, 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 ciach. Czasami uczniowie pytają, a w prawo czy w lewo rysować? No zauważ, że to jest liczby większe bądź równe. Tutaj ci to pokazuję. O. Tak, ten dziubek pokazuje, w którą stronę to rysować, prawda? Łatwo się po tym zorientować. Kolejny przykład. A teraz liczby mniejsze. Tu jest mniejsze, nie mniejsze bądź równe, więc narysujemy znowu o otwartą kropeczkę. Tym razem dziubek nam wskazuje w lewo, no więc robimy ukośne w lewo i w lewo zaznaczamy cały ten zbiór. Ciach. Mniejsze od minus 1. Lokalizujemy minus 1, kropeczka otwarta, ukośne i w lewo. I ciach. Kolejny przykład.
tym razem mniejsze bądź równe. Lokalizujemy tą liczbę, którą jest minus 2, skoro jest mniejsze bądź równe, to pełna kropa, pionowo do góry i w lewo. I zamazujemy. Mniejsze bądź równe 4, lokalizujemy 4, pełna kropa, pionowo do góry i w lewo. I zamazujemy. Ciach, 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 ciach. Rysuj to starannie u siebie w zeszycie. Nie taki wichajster jak u mnie, tylko ładno, kreseczkę, łatwo tutaj linijką to zrobić. Dobra, no to umiemy już zaznaczać podzbiory liczb na oś. Czy w lewo, czy w prawo, to myślę, że już wiesz. Czy pełną kropę, czy tą taką otwartą, też już mam nadzieję wiesz, kiedy rysować. Jeszcze jedna rzecz tutaj jest warta uwagi, mianowicie odległość punktów, odległość liczb na oś. Ponieważ umiemy zaznaczać, powrócę tutaj na samego początku, liczby na osi, po prostu umiemy je wskazać, no to teraz czasami pada takie pytanie, a jaka jest odległość między liczbą taką a inną? No to popatrzmy sobie, jaka jest odległość między liczbą 2 a 6? No to zaznaczam sobie liczbę 2, zaznaczam liczbę 6, no i teraz pamiętamy, że między jedną kreską a drugą, o, każdą parą takich kreseczek, to coś jak nazywamy, kto pamięta z pierwszej części, odcinkiem jednostkowym. No to teraz policzmy, ile jest teraz odcinków jednostkowych między tymi dwoma liczbami. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. O, to jest odległość między tymi dwoma liczbami. Czyli jaka ona tutaj jest? 4. Można to prościej policzyć, szybciej, bez rysowania na osi, ale o tym za chwilę. Najpierw sobie pobawmy się rysunkami. Kolejny przykład. Odległość od minus 7 do minus 1. Dobra, zaznaczmy sobie. Tu mamy minus 7, tu mamy minus 1. Policzmy teraz odległość. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odległość 6. Następny przykład. Odległość od minus 3 do 5. Tu jest minus 3, tu jest 5. No to liczmy, ile tutaj będzie tych odcinków jednostkowych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli odległość 8. Dobra, i ostatni przykład. Odległość od minus 5 do 0. Tu mamy minus 5, tu mamy 0. No to teraz policzmy, ile odcinków jednostkowych. 1, 2, 3, 4, 5, czyli odległość 5. Myślę, że to jasne, ale powiesz tak, bardzo fajnie, tylko jak teraz na przykład pani każe policzyć odległość między jakimiś dużymi liczbami, to co będę taką ogromną oś rysował i zliczał te rysuneczki, te odcinki jednostkowe? Oczywiście nie, jest prościej. Można to załatwić znacznie prościej. W jaki sposób? Jeżeli masz policzyć odległość między jedną a drugą liczbą, to od większej odejmujesz mniejszą. I wynik to jest ta odległość. Od większej z nich, oj, nie ten kolor, będzie słabo widoczne, dajmy sobie lepszy kolorek. O, to jest taki nieulubiony, ale za to dobrze widoczne. Od większej, większa, odjąć mniejsza. Tak można policzyć odległość, bez rysowania oś. Sprawdźmy, czy to prawda. Większa jest szóstka, mniejsza dwójka, odejmuje. 6 minus 2 równe 4. Zobacz, udało się. Następne. Która z tych dwóch liczb jest większa? No, niektórzy się nabierają. Większa jest minus 1, bo jest bliższa 0. Czyli od minus 1 odejmuje minus 7. Proszę bardzo, odejmuje. Minus z minusem daje mi plus 7 i wychodzi 6. Zgadza się. Następny przykład. Od większej, większa jest piątka, odejmuje mniejszą, czyli minus 3. Minus z minusem daje mi plus i wychodzi 8. Zgadza się. I ostatni przykład. Od większej, większe jest 0, odejmuje mniejszą, czyli minus 5. Minus z minusem daje mi plus 5, czyli 5. Udało się. Myślę, że to proste. Nie daj się tylko nabrać na te liczby ujemne. Tu trzeba pamiętać, że ta liczba ujemna, która jest bliższa 0, jest większa od tej, która jest dalsza 0. Niektórzy jeszcze się na to nabierają, bo tu widzą siódemka.